Maurycy dostał kartę podarunkową o wartości 25 zł do sklepu internetowego sprzedającego piosenki i gry. Piosenka kosztuje 89 groszy, a gra 1,99 zł. Maurycy chce kupić co najmniej 15 produktów. Ułóż układ nierówności opisujący tę sytuację i naszkicuj jego rozwiązanie. Przyjmijmy może jakieś oznaczenia. Ponieważ mamy piosenki i gry, to może niech to będzie P i G. Czyli P to jest liczba piosenek. G liczba gier. I spróbujmy zapisać nasz nierówności. Więc co my wiemy? Aha, Maurycy chce kupić co najmniej 15 produktów. No dobrze, to oznacza, że P plus G to jest tyle kupuje produktów w tym sklepie, piosenki plus gry. Co najmniej 15, czyli to musi być większe, więcej bądź tyle samo co 15. Czyli P plus G większe równe 15. To jest nasza pierwsza nierówność. Jakie jeszcze ograniczenia Maurycy sobie narzucił? No, drugim ograniczeniem jest wartość karty podarunkowej. Wiemy, że nie może wydać więcej niż 25 zł. No to napiszmy, ile wydaje. No jeżeli kupuje P gier, P piosenek i jedna piosenka kosztuje 89 groszy, to wydaje na nie P razy 0,89. Teraz jeżeli kupuje G gier, a jedna gra kosztuje 1,99 zł, to wydaje na nie tyle, G razy 1,99, czyli to jest suma pieniędzy, które jakie musi zapłacić i to nie może przekraczać 25, prawda? Bo tyle jest wartość karty podarunkowej. I to są te nasze nierówności, które ograniczają Maurycego. Wobec tego P i G muszą spełniać obie te nierówności, no i P i G to muszą być dodatnie liczby całkowite, dlatego tutaj przygotowałem pierwszą ćwiartkę tylko. Dobrze, to może tak jakoś oznaczmy osie, może tu będzie G, tu będzie P. No, pierwsza nierówność P plus G większe równe 15. Może zacznijmy od prostej. P plus G równe 15. Wobec tego tak, no jeżeli P równe 0, to G równe 15, czyli najłatwiej będzie nam wykreślić tą prostą, znajdując współrzędne punktów przecięcia z osiami współrzędnych, prawda? P równe 0, G równe 15, czyli to jest 12, 14, tu jest 15. To jest jeden punkt. Z kolei jak G równe 0, to P równe 15. No bo razem ma być, czyli to jest tutaj 12, 14, tu jest 15. No i to jest prosta, która łączy te dwa punkty. Dobrze, to jest fragment prostej P plus G równe 15. No a gdzie są punkty, które spełniają naszą nierówność? Może najłatwiej to sobie w ten sposób wyobrazić, że jeżeli napiszemy tę naszą nierówność i od obu stron odejmiemy G, to mamy P większe równe od 15 minus G. Otóż P równe 15 minus G, to jak widać, to jest ta prosta. Czyli jak ustalę sobie G, to ten punkt na prostej spełnia równanie. P równe 15 minus G. A ja chcę, żeby P było większe, wobec tego muszę być nad tą prostą. Czyli wszystkie punkty tutaj nad tą prostą, dokładnie wszystkie punkty o współrzędnych całkowitych, to są możliwe rozwiązania tej nierówności P plus G większe równe 15 wraz z punktami na tej prostej. Teraz druga nierówność. Druga nierówność jest tutaj. Może podobnie zróbmy. Najpierw wykreślimy prostą, czyli tak jak P równe 0, to mamy G razy 1,99 równe 25. Wobec tego G jest równe, może kalkulator nam tutaj pomoże, 25 podzielić przez 1,99 to jest 12,56, może, czyli to będzie 25 podzielić przez 1,99, to było 12, czyli 12,6 w przybliżeniu. No a jeżeli G jest 0, no to P razy 0,89 jest równe 25, czyli P jest równe 25 przez 0,89 i ponownie kalkulator 25 podzielić przez 89,
28,08, czyli 28,1. 28,1. Czyli tak, 1 to jest 12,6, no to jest 12, tu jest 14, no powiedzmy, że 12,6 będzie gdzieś tu. A potem jest 28,1, to będzie też gdzieś tutaj. No i teraz trzeba połączyć te dwa punkty. To jakoś coś takiego, prawda? No i tym razem mamy odwrotny kierunek nierówności, czyli to będą punkty pod tą prostą, czyli i znowuż pierwsza ćwiartka. Wobec tego, no, rozwiązanie to są punkty, czyli punkty, które spełniają obie te nierówności, no, leżą tutaj, w tym trójkącie. No, na przykład, jakie tu możliwości ma ulica? Na przykład tutaj, prawda? Punktów współrzędnych całkowitych. Tutaj, tutaj, tutaj. No to powiedzmy, ile to jest? To jest punktów współrzędnych 4, 6, czyli tak, g równe 6, czyli może kupić 6 gier i 8, 10 piosenek. No, jeżeli nie znajdzie dosyć interesujących gier, może na przykład tutaj kupić mniej gier, może tutaj kupić dwie gry, czyli g równe 2, no i piosenek 16. Tak, widzimy również, że może w ogóle nie kupować gier i wtedy może kupić aż 28 piosenek. To jest gdzieś tuż pod tym, prawda? G równe 0 i P równe 20 i P równe 28.